Cześć wszystkim, z tej strony Fala, dzisiaj wasza ulubiona seria, czyli z Gorlesiem. Chodź tu Gorleś, przywitaj się ze światem. Siemanko, cześć. Znajdujemy się w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 345, a za nami restauracja o dość ciekawej nazwie Hindus. Tak więc wchodzimy i będziemy próbować, no wydaje mi się, kuchni hinduskiej. No bo jakiej innej? Jesteśmy już w środku. Ogólnie okazało się, że to jest faktycznie kuchnia hinduska. Dziękujemy bardzo. Co to masz? To jest sweet lassi, tak? Tak, sweet. Ty masz sweet lassi, czyli to jest jogurt, taki napój jogurtowy, ale, słodko. Na słodko. Po 12 zł te wszystkie napoje, nie? Nasze, ja mam mango lassi. Dobre. Mógłby być bardziej. Pierwszy raz to pijesz? Mhm. Dobry. On będzie dobry pod zgaszenie ostrości. Zupa z kurczakiem? Tu. Nie, znaczy tutaj. To sobie poradzimy. Dziękujemy. To jest jagnięcie. Dobra, dzięki. Dziękujemy bardzo. Mamy tutaj zupę, to jest z kurczakiem. To jest indyjska zupa z kurczakiem, a to jest z jagnięciną. A też indyjska? Też indyjska. Hinduska, bo to z Hindusa. Te zupy generalnie wyglądają identycznie, tylko różnią się chyba tym, co jest w środku. Mięsem. Więc wkładką. Tak, moja jest po prostu ta z baraniną, ale od wróbla po prostu sobie wezmę, mogę? Jeden kawałek z kurczakiem, żeby móc ocenić, bo reszta to jest, wygląda taka sama. Bardzo delikatna jest ta zupa. Czuć właśnie, ona jest taka szpinakowa, ze śmietaną, tak jakby. Natomiast ten kurczak nie jest jakoś mocno doprawiony. Bardzo delikatna. Brumel, ja ci oddaję i zobaczę tego mojego barana. Co? Dziwne jest, bo ta ma i troszeczkę inny smak przez to, bo tłuszcz tutaj spuścił się do zupy. Więc dalej będzie powinno być podobnie. Profesor nie wytłumaczył, co chciał przekazać. Bardzo dużo jest właśnie tego mięsa. Te zupy są ok, ale bez szału jakieś takie. Ja bym wolał, żeby tu było coś jednak ostrzejszego. No nie wiedziałem, bo tam było po prostu napisane, że zupa indyjska z kurczakiem albo z baraniną. Bardzo jest to delikatne. Liczyłem tutaj na jakieś troszkę więcej. Ma to jakby było pieczne bardziej, nie? Dobra na kaca by była. Delikatna, jest gęsta, ma trochę wkładki. Fajnie by odbudowała twoje... Czyli powinniśmy... Flory bakteryjno-jelit. Nie, naprawdę, gdybym mieszkał tutaj w okolicy i miał kaca, to bym chętnie... Tak? Ja ogólnie na kaca jadam zupki i się znam. Ona jest po prostu dobra i tyle, nic więcej. Wyjdę i o niej zapomnę, nie? A w Robert zapomnisz? Jak będę miał kaca, to sobie o niej przypomnę. Tylko będziesz miał daleko, ale dobra. Dziękujemy. Okej, to ci to moje. Dziękuję panu bardzo. Ej, to jest ten twój? Ten mój. Ładnie. Ej, to nie to daje głowę. To jest moje. Te porcje są wielkie. Tutaj mamy, już wam powiem, to jest tandoori chicken. A tutaj mamy natomiast chicken haryali tikka. I naprawdę i to nie jest brokuł. Tak. Czyń honory. Dziękuję bardzo. Ja wezmę jedno to i wróblem sobie to na półce. Czuję indyjskie potrawy, nie powiem które. Co najmniej 5 indyjskich potraw czuję. Ja mogę ci powiedzieć, jakie jest potrawa. To jest tandoori chicken potrawa. Przypraw. Kurczak, jest te udko, jest normalnie takie mięciutkie. Mięciutkie jest. Po prostu ono się rozpływa. Ale dobrze przyprawione. Mocno dobre. Jest, wiesz co? Dobra jest. Na początku, jak wziąłem pierwszego gryza, to pierwsza moja myśl, kurde, tak mogliby bardziej doprawić, a te przyprawy dopiero po chwili wychodzą tam, nie, to one są takie z opóźnionym zapłonem, nie? Bo to jest pikantne, naprawdę to jest pikantne. Dobra. Ale tak... nie jest to jakieś takie, że wow. Nie wiadomo, w sensie nie wow, bo jest bardzo dobre. Chodzi mi o że smak, to nie jest, że nigdy nie jadł takiego smaku czy coś, ale bardzo dobre. Mhm. Nie, to mięso jest idealnie po prostu zrobione. To jest najfajniejsze. Tak. 28 zł takie, to jest sporo mięsa. Tylko, że tu nie masz żadnego ryżu ani niczego takiego, nie? Ale spoko. No i też plus za to, jak to podane jest, nie? Mm-hmm. Tak, efekt jest. Od razu bardziej ci to smakuje. Prezencja naprawdę. To mi lepiej smakowało niż ta zupa, to od razu mogę powiedzieć. A chcesz to sobie tych tu roślin? Roślinności? Co to jest? Roślinność.
No i nie mam spodni dobra. Na jutro, a nie ma gdzieś na nagrywania. Tu nie wziąłeś innych spodni? Drugie spodnie miałem ubrudzone. Też to ile masz? Po co brałeś? Sprawdźmy tego brokuła. Sprawdźmy tego. I to jest smak, którego nie znałem wcześniej. Po pierwsze soczysty kurczak. To jest naprawdę na maksa. Ale smak jakiś taki... Ale podoba ci się ten smak? Mi się podoba. Ale to nie wiem. On był fajnie pasował, jak jeszcze by to skropił cytrynką. Nie? W końcu smak, którego nie znałem wcześniej. Mhm. Bardzo dobre. Nie wróbel. Ale soczysty, fajnie. No, ale to... Nie no, soczyste to jest w cholerę, naprawdę. Jeżeli miałbym przyjść tu z powrotem... To pan by wolał. Tak, to bym wolał. Bo jest inny smak, którego nie masz na co dzień. A lubię się pieprzyć akurat z żarciem. Natomiast... Nie, to, bo to jest smak, którego nie masz na co dzień. I jest bardzo soczyste. A to jest zbliżone jednak do tych rzeczy, co my jemy. Chicken madras. Okej. Mandalu. Mandalu. Mamy już dania główne. Ja tutaj biorę kontrolnie tylko od Gorlesia dla spróbowania, jak smakuje jego chicken madras. Generalnie będzie każdy swoje jadł, ale spory kawałek kursaka. Muszę wziąć taki sam od ciebie. Czuć mocno cebulkę. Bo to jest chicken madras i właśnie to jest sos taki cebulowo-pomidorowy. Bardzo fajny, ale tandoori chicken był dużo ostrzejszy. Odnośnie tego chicken madrasa, dobry, tak samo. Świetnie mięso zrobione. Sos pomidorowy fajny. Podoba mi się to, że on jest taki gęsty. To jest plus bardzo duży. Dobry to jest, nie? I jestem przekonany, że z ryżem, bo ja bym sobie takie coś z ryżem najbardziej by mi podchodziło, byłoby idealne. To jest chicken vindaloo i on powinien być najostrzejszy. Ten sos pomidorowy twój jest bardzo fajny, też taki gęściutki. Tutaj to jest już taki bardzo gęsty, ale on nie jest jakiś taki ostry. Te kurczaki tandoori mi się wydaje, że były ostrzejsze, serio. Bardzo smaczne są te dania. Wyczyściłem widelca. Dobrze. Wróbel, wyczyściłem widelca. Szanuję. Nie, to jest jak Krzysio jem zupę. I powiem wam, że ciężko się w tych dwóch daniach do czegokolwiek wszczepić w tym... Tylko ostrością można się przywalić, tak, do ostrości. Bo jeżeli vindaloo ma 4, to powinno być ostrzejsze. No bo to zielone ma zamiast czerwonych. Nie no, lekko ostre. Tu nie ma ostrości. Ostrzejszy był ten kurczak na początku. No niestety vindaloo nie jest ostre. Mówiłem je, że oni... Że w Polsce spłaszczają te ostrości. Tak, no to jest niestety. Może ktoś chce ryżu troszeczkę? Butter chickena sprawdzę, jak smakuje. Bo ja jednak najbardziej lubię, mimo wszystko, że ja lubię ostre, to najbardziej butter chicken. Co Wróbel zrobił? Weź to pokaż, Wróbel, co żeś zrobił. Wróbel... On robi wulkan, to jest erupcja wulkanu. Wróbel zrobi kinora. Każdy kurczak, każdy z tych trzech, on jest identycznie dobrze zrobiony to mięso. Identycznie jak od linijki, po prostu wszystko jest idealnie mięciutkie, idealnie soczyste, no to jest ogromny plus za to. Już tutaj preferencje są odnośnie sosu. Tutaj ja bym widział, żeby to było bardziej ostre, chociaż z tych dwóch chyba twój mi lepiej smakował, ale to tak minimalna różnica, jakby to było ostrzejsze, ten vindaloo, to byłby mi to vindaloo bardziej. Dla mnie trochę butter chicken jest za słodki i tyle. O. Jak ktoś lubi bardziej słodkie butter chickeny, to mu będzie podchodzić, ale dla mnie jest za słodki po prostu. Jest smaczny, ale wasze potrawy mi bardziej po prostu smakowały. Chicken bardzo dobry, bo soczysty. To jest najważniejsze, nie? Smak ogólnie bardzo dobry, natomiast potrawy, które wzięliśmy, są najostrzejszymi na karcie. No i według oceniliśmy razem w sumie, że nie są ostre. No. Że ta przystawka była ostrzejsza niż to. W nanie nie czuję tego czosnku. Ja czuję. Czuję się? Mhm. Aha. Przepaliło ci kubki smakowe. Ty tak dlatego aż nie czujesz już ostrości ani czosnku. No i co? Czy rewolucje były udane? Powiem tak, rewolucja, no rewolucji tutaj nie było. Było poprawne indyjskie jedzenie, takiego jak się oczekuje, jak się jedzie do indyjskiej knajpy. U mnie takie minusiki, jakie miałbym powiedzieć, jak już mam coś wskazać. Niektóre rzeczy były dla mnie za słodkie, szczególnie ten butter chicken i mango lassi. Natomiast, no i ta ostrość była taka, która mogła być większa, ale rozmawialiśmy tutaj z panem i wystarczy powiedzieć i oni zrobią ostrzejsze to wedle upodobania. Tak więc no, my tego nie wiedzieliśmy. Fajnie by było, jakby o tym była informacja na początku, że jeżeli ktoś chce, dokładnie, albo w menu dodać taką informację, że no po prostu jeżeli ktoś chce ostrzej,
to dać informację tutaj kelnerowi. Ogólnie miejscówka naprawdę jest godna polecenia. Ty, Gorleś, chyba jadasz tutaj dosyć często ja lunche. Na zamówienie lunchem polecam zamawiać, polecam też odwiedzać, bo bardzo dobra tutaj. Tak, i na lunche jest jakaś dużo lepsza po prostu oferta i z ryżem i z... właśnie z tymi już nanami. Myślę, że tutaj jak na tą okolicę, to jest jedno z lepszych takich miejsc indyjskich. Tak więc no, ocena 4,7 na Google. 4,7, tak. I z tego co wiem, to prowadzą kilka restauracji w Warszawie, właśnie indyjskich, pod różnymi nazwami, na przykład Bombay Masala bądź Welcome India. Tak więc chyba one są dosyć znane. Tak więc no co, z mojej strony idzie polecenie, warto odwiedzić to miejsce. Też tak uważasz? Też tak uważam. Na jedzeni. To do domu. Ciao. Polecam film, mogę przekręcić ostatni tytuł. Indianin. Też polecam, na pewno dobry. Ale czas krwawego księżyca? Ten 3:46, co trwa z Leo i Martin Scorsese. O Indian. Fajny, fajny temat. Właśnie indyjski. Tylko, że ten, znaczy indiański raczej.